Według szacunków agencji All Clear ID w ciągu najbliższych 3 lat banki europejskie są, być może zapłacą 4,7 miliarda euro kar. Jedno jest pewne, jeżeli banki nic nie będą robić w kierunku realizacji tego RODO, to jest to bardzo prawdopodobne, że kary będą aż tak wysokie. Natomiast jeżeli każdy z banków, każdy z ubezpieczalni, wszyscy, którzy mają do czynienia z dużą ilością danych osobowych, czyli też choćby na przykład sieci energetyczne i wiele, wiele innych, służba zdrowia, wiele innych instytucji, jeżeli nie przedsiębiorą żadnych działań w kierunku zbliżenia się do realizacji zaleceń RODO, no to jest ryzyko, że zapłacą grubo. Natomiast jak można z tego wyjść? Czasu jest mało, a z naszego doświadczenia, z kontaktu z klientami wiemy, że niektórzy klienci w ogóle nie zaczęli. Albo zaczęli na zasadzie takiej, że zebrał się komitet sterujący, wybrano kierownika projektu, kierownik projektu spotkał się z paroma osobami i tyle. Jest duże ryzyko, że nie zdążą. W tym momencie należy podejść do tego pragmatycznie, czyli analiza ryzyka. Analiza ryzyka, identyfikacja największych zagrożeń, skupieniu się na nich i wskazaniu planu, realnego planu działania i zaczęcia realizacji. W takim wypadku myślę, że jest szansa, że kary się uniknie albo kara będzie ograniczona. Co można zrobić teraz? No teraz można zrobić, no to pierwsze, co to inwentaryzacja wszystkich zbiorów danych osobowych. To jest jeden wymiar. Drugi wymiar to jest przegląd procesów biznesowych, gdzie przyjmujemy te dane osobowe. Po tej analizie trzeba sklasyfikować dane, bo niektóre są wrażliwe, inne mniej. W zależności od tego, jaka to jest klasa danych, to jest też kwestia jaka ochrona dodatkowa, czy szyfrowanie, czy pseudonimizacja, tak żeby przypadkowy analityk nieupoważniony do wglądu miał tylko na przykład informację o tym, że to jest człowiek zamieszkały w Warszawie, mający dochód taki a taki i analizujemy go dalej. Następną rzeczą jest kwestia retencji, czyli przez jaki czas mają być te dane przechowywane i na jak długo po skończeniu świadczenia usługi. Co z klientami, których wprawdzie skończyła się jakaś usługa, ale chcemy mu sprzedać za chwilę coś dalej. Jest wiele rzeczy, które w polityce retencji danych trzeba zakreślić.